No i ledwo wrzuciłem jedno wideo, w którym daję wystąpienie Roberta Fico o spotkaniu, które ma być się w Paryżu i jego obawach z tym związanych. Już wiemy, co tam się święci. Że viacere členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. I nie jest, słuchajcie, za ciekawie. Otóż niektóre wybrane, nie wiadomo które państwa NATO, zamierzają wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Po to, żeby tam ginęli. Jest to już powiedziane oficjalnie. Teraz tylko trzeba sobie dopowiedzieć, które państwo przedowojne i którego kraju główni służbowi agenci, aktorzy, politycy od kilku dni zapowiadają wzmocnienie przemysłu obronnego. Wipler dowołują do zebrania 3 milionów Polaków, rezerwistów na rzeź na Ukrainie. Jak się skończy mięso podstawowe, to będziemy wiedzieli, o które państwo chodzi. No i czekamy, słuchajcie, kiedy nam zaczną o tym mówić i w jaki sposób, jakie decyzje zostały podjęte, jak wytłumaczą to, że Polska zamiast trzymać się tych swoich gwarancji NATO pieprzonych, sama pójdzie na wojnę, tak naprawdę zwalniając państwa NATO z obowiązku wysłania nam pomocy, bo będzie to zależało tylko od ich dobrej woli, a my już nie będziemy mieli artykułu 5, który by to w jakikolwiek sposób wymuszał. Przypadek? Nie sądzę. Jak myślicie, po co to wszystko? Po co bezsilne praktycznie, nieuzbrojone państwo wysyłać na tą rzęś na wojnę? 100 samochodów terenowych jakby przejechało przez granicę białoruską z rosyjskimi żołnierzami, ci terroryści putinowscy jakby przejechali. Wiecie, co by się działo? Chaos. Tak samo jak wystarczyłoby kilka dronów, które by śmignęły nad Warszawą. Oczywiście po to, by dać pretekst całemu światu, żeby wysłać tam jeszcze więcej uzbrojenia. Bo jak myślicie, ile Polska się będzie bronić na tej wojnie, jeśli stan naszego uzbrojenia wygląda tak? Amunicji jest na 3 dni walki, także walki z kim? Z cywilami. Chyba nie z regularnym wojskiem rosyjskim. Także wiemy, co się dzieje, także nie daj Boże, żeby Polska wciągnęła się do wojny z tym, co ma, bo to by była porażka. Albo chociażby tak jak na Słowacji, gdzie premier w kraju mówi wprost, co im zostało z tego uzbrojenia. Jeszcze raz, na území Slovenskej republiky. Prítomnosť prípadná cudzích vojakov členských štátov NATO a Európskej únie vytvára pre Slovensko bezpečnostné rizika aj z toho dôvodu, že budú určite predmetom záujmu ruských ozbrojených síl. A čo keď títo vojaci budú bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc? Ako budú naše záujmy chránené, keď tu nemáme žiadny systém protizdušnej obrany? Všetky patrioty nám boli vzaté. Máme tu málo výkonný taliansky systém na západe a máme 2 rýchlopálne kanóny darované Nemeckom na východnom Slovensku, ale to nie je protizdušná obrana, ako bola garantovaná S-300. Jak myślicie, co by się stało, gdyby faktycznie Rosja wysłała cokolwiek na Polskę? My nie mamy tutaj żadnej realnej szansy. Mamy być po prostu poświęceni. Potrzebujemy również 2 milionów rezerwistów, żeby ją uzupełnić, gdy się dramat rozpocznie. Słuchajcie, zareagujmy, zanim oni to zrobią dalej, musimy się temu sprzeciwstawić. Mamy na zasłonę dymną, mogę się założyć już teraz, że o to chodzi. Wielki protest jutro i będzie się tylko o tym mówić. A o tym już, że Polska sama zdecyduje się wysłać przed szeregiem polskich żołnierzy na Ukrainę, już nikt w tej chwili nie mówi. Musimy się tego dowiadywać od premiera innego państwa. To jest po prostu żałość. Ja to jednoducho nie wiem przedstawić, że na území Ukrainy budu vojaci členských štátov NATO. A niech tam robią cokolwiek. Ja wiem, co tam mają robić, ale opakom to już je predmetom informácie, ktorá je vyhradená, ja ju nebudem šíriť. Hoci si myslím, že pri tom obrovskom počte ľudí, ktorí dnes bude večer v Paríži, sa tieto informácie možno dostanú von, ale ja budem rešpektovať tento rozmer. My sme mimoriadne nervózni z tohto vývoja, pretože ničomu to neviete, budú len ďalší mŕtvi. Nevidíme žiadnu perspektívu mierových rokovaní a preto sme zaujali jednoznačný postoj. Slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku presne takú, akú sme si napísali do programového vyhlásenia vlády. A preto hovoríme nie prípadnej účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny, znovu rešpektujúc, ako som povedal, čo urobia iné krajiny. A opätovne hovoríme nie, pokiaľ ide o smrtiacú pomoc zbrane pre Ukrajinu z výnikou komerčných dodávok
pretože dajme teraz na bok morálku a všetky tie krásne vzletné reči, pretože ak sa bavíme o komerčných dodávkach, tak ich robí prakticky celý svet. Na záver mi dovolte povedať, dámy a páni, že pokúsim sa dnes v Paríži opätovne otvoriť tému, prečo, ak máme tento plán vojnový, vojenský, zmeny rozsahu a kvality pomoci Ukrajine, prečo nemáme mierový plán? Prečo sa nezostaví nejaká skupina významných členských štátov, ktorí začnú hovoriť s tou Ruskou federáciou aj s tou Ukrajinou? Nič také neexistuje. Všetci chcú len pokračovanie zabíjania. Nie, ďakujem, toto nie je politika, ktorú by som ja podporoval. A odkazujem tým našim zbrojnošom z opozície, ktorí nám hovoria, že vraj treba ďalej pokračovať o vojenskej pomoci Ukrajine. Som si to vypočul hlavne od pána predsedu Progresívneho Slovenska. Páni z opozície, ak to myslíte vážne, tak vám dám dva dobré príklady. Prvý príklad je, keď som bojoval za príplatky za prácu v noci, no tak som aspoň išiel do tej fabriky a som tam noc odpracoval, aby som symbolicky podporil tú myšlienku. Ak som povedal, že vojna v Iraku je nespravodlivá, tak som urobil rozhodnutie a som stiahol vojakov z Iraku. Ak vám máme veriť, že to myslíte vážne, tak tam choďte. Zoberte si samopaly na plecia a choďte tam. Pán Šimečka, však vy neviete ani z ktorej strany treba vystreliť z toho samopalu. Veď tu neklamme verejnosť. Tu sú silné reči. Všetci chcú bojovať na Ukrajine proti Rusku. Nech sa páči, choďte. Ja to odmietam. Ja to jednoducho odmietam. Preto prosím opozíciu, aby vážila slova, pokiaľ sa tu hovorí o zabíjaní na Ukrajine. Áno, je to vojna, ktorá je na základe porušenia medzinárodného práva. Tisíckrát sme to zopakovali, budeme to opakovať. Ale to neznamená, že budeme podporovať na Slovensku stratégiu Západu, ktorá preukázateľne zlyhala, zlyháva a Západ nemá inú odpoveď, ako pokračovať vo vojne, čo my tu na Slovensku odmietame. Ďakujem pekne.